Siemano! Jest 5:40. Jesteśmy na zbiorniku zaporowym i będziemy atakowali Bolczany. Adrian już pyk oddał pierwszy rzut. Zobaczymy, czy coś pyknie. O rany, w tym roku pierwszy raz tak wcześnie wstałem. Patrz, jak tam walnie. Tak tutaj jest. Też jest. Tutaj gdzieś też jest? Tak, tutaj przy samym, tu gdzie rzuciłem właśnie. To mnie ciekawe, z którą stronę one idą. Więc już jesteśmy minutę i już coś się dzieje. Dobra, koniec. To nie pstrągi. Tak jest. To więc tak, kij trociowy od 30 do 60 gram, plecionka 16 i przynęta siek. Coś tam leci, ale... Jakiś daleki to nie był. Tam się coś szarpnęło na wprost. Więc trzeba to miejsce dokładnie zbadać. Kur... Łąka nie otworzyłem i mi chciało k***a złamać. Oj, kaczuszka mi cię przycelował. Nie! Przeleciała. Nic, bo rzuciłem, a ta druga wystartowała i bym... trafił tą drugą kaczkę. Tam walnął. Drugi raz. Idę tam. Widziałeś? W tym miejscu, co rzuciłem. Powinien się nie wyłonić prądu, kurde. Trzeba techniką Pudziana łapać i rzucać. Coś tam drugi raz, Bolek drugi raz przeładował, nie coś tam, tylko Bolek i to srogo, więc trzeba po prostu tam iść. To tam dalej jest jeszcze? Nie wiem, tu się jedną. A, tutaj. Tutaj może tu się go zdejmie. Nie trafił, tu blisko. Wylaź ci. To uczułeś tak na początku, taka fala w brzeg. No ja poczułem, ale nie trafił.
Ale mały. Ale wariat. No czekaj, chciałem nagrać, jak ją puszczasz, więc... No ja wiem, tylko muszę go odczepić najpierw, nie? Nie, to dla potrzeb filmiku ja utnę. No trzeba go przywiązać na sznurek. Ale... Mam peany, chcesz? Dawaj. Otwórz tą mordę. A błysnęła rybka, chyba rybkę zeżarł i od razu poprawił wobler, nie? Z wielkim żalem puszczamy tą rybę. Tak, a mógł być taki dobry. Tak. Brakowało być tak pięknie. Brakowało mu pół centymetra i już by się smażył. Trzeba go rozciągnąć. Ta, a wałek, jakby taki wałek mieć, wiesz, rozciągasz rybę. Czyli pierwsza ryba jest, tylko nie ta. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Zaraz wam pokażę, jak Adrian pięknie oddaje rzuty. To są rzuty takie z bioderka. Zwróćcie sobie uwagę. Chcę pokazać ludziom, jak oddajesz rzuty z biodra. Dlaczego? No bo to są rzuty z bioderka tak zwane. Nie, no tak. O. Ja tak rzucam od maleńkości. No, ale to są celne rzuty. Ja nie wiem, jak to robić tak naprawdę. A w tą stronę też można obierzyć, tak? I sio. Zobacz, daleko. Tylko, że ty właśnie daleko rzucasz i to na, z jednej ręki, wiesz o co chodzi? No. Bo ja dwoma rękoma tu. Ja tak nie lubię rzucać. Znaczy, mogę spróbować, ale... Ja ogólnie lewą rękę mam bardziej sprawniejszą, nie? Tylko, że prawą się podpisuje, wiesz o co chodzi? A ja lewą się podpisuję. Nie jest mi na rękę tak rzucać. Nie czuję, o co chodzi. Oj, właśnie. Też tak umiem, ale... Ale nie ma takiej mocy, bo... No. Weź pudełko z przemytami. Może i za późno jesteśmy, nie wiem. Zmieniamy miejscóweczkę, idziemy w inną. Tam już się ryby nie chlapią. I to nas właśnie boli. Bo tak naprawdę już przestały chlapać. Gdzie okiem sięgniemy, nic nie widać, nic nie słychać. Dzień dobry. Dobry. Jak tam panowie? Cichutko, spokojnie. Panowie są z samego rana. Jakieś tam małe krąpiki. Na razie bez jakichś większych rezultatów. No mówili, że bolki coś tam od czasu do czasu chrapią. Więc trafiliśmy akurat teraz w ciszę. Wcale mnie to nie dziwi. Jak tam? Przeprowadziłeś wywiad? Przeprowadziłem wywiad. Dowiedziałem się wszystkiego. Co? Jesteśmy na zaporówce. Ryba? No, mi się wydaje, że jakiś białoryb wyskoczył. Może się powtarzam, ale chcę wam powiedzieć, że jest super pogoda. Naprawdę sztos jest. Jest mega ciepło. Bardzo przyjemnie. Jest 6:30. Zero wiatru. Zobaczcie, jak jest woda. I zero chlapania bolków. Ale jest naprawdę mega przyjemnie. Adrian i jego rzuty z bioderka. Tutaj to musi. No tutaj to na pewno musi. Musi. Nie, no tutaj to musi. Nie,
Nie no, tu jest Woleń. Wiecie, co mi się nie podoba? Chcecie wiedzieć? To mi się nie podoba. No jak tak można? Przecież to jest jakaś masakra. Jakby każdy tak zostawiał śmieci, to jaki busy w ciągu roku. Weźcie się ogarnijcie. Wystarczy, że każdy będzie po sobie sprzątał. Tylko tyle. Nie trzeba po nikim innym. Po sobie tylko. Jak widzicie, że ludzie zostawiają śmieci, powiedzcie im. To ma być im głupio, a nie wam. Koniec komunikatu. Falka się tu zrobiła przy brzegu. Ciekawe, co to za rybka tam pływała. Dobra, widzę Polka. Aj, uciekł, widzieliście to? Spłoszyłem go. Mordobolek pływa taki z 60 cm. Wzdłuż brzegu płynie bolek z 60 cm. 60 cm w twoją stronę płynie. Podrzuciłem mu pod pysk, to uciekł. Znaczy z... Aha. Widzieliście? Mówiłem, falka po lewej stronie i za chwilę pach. Bliziutko brzegu płynął skubaniec. Ale patrzcie, tu przy brzegu jest, nie wiem, stawiam, że może 40 cm. I jakby no nie jest skory do ataku, bo nie chlapał. Falkę zrobił, bo może spłoszył się czymś. Nie mną, bo jakby się mną spłoszył, to by popłynął sobie w drugą stronę. I sobie tutaj spokojnie płynął bez jakiegokolwiek ataku. Więc może to już jest za późno. Już na nie albo nie chcą brać. Poza tym z tego, co się dowiadywałem, to ciężko teraz o bolka ze stojącej wody. No ale każda woda ma, rządzi się swoimi prawami, a trzeba poznać prawa tej wody. I pierwszy wyjazd. Ogólnie to jest mój pierwszy wyjazd na bolki. Tak? Pierwszy. Na tą wodę ze stojącej. Więc jakby trzeba poznać ich zwyczaje. O której? Najważniejsza. Gdzie? Czy ja wiem? Z tego, co wiem, jest tutaj dużo bolczana. Więc każde miejsce będzie, stawiam, dobre. Tylko może inna przynęta, wielkość, praca. Wiadomo, jak nie będzie ryby, to mały wiatr, złe ciśnienie, słońce, chmury. Siedzi. Jest. Jest, mam. Jest bolczan. Jednak widzicie. Walnął. Jest bolczek. Może będzie miał z 50 cm, a przyfasolił. Pięćdziesiątaczek, nie? No. Na pewno wymiarowy. Dobra, wyłączaj kamerę. Ja zajmę się resztą. Jezu, ale przyfasolił. Ty. Ej, poza tym patrzcie, mam duży podbierak, więc to nie jest takie. No przynajmniej na jeszcze raz takiego. No, ale powiem ci, że przyfasolił galancie na tym. Na tym kiju dało się. O.
Mały odkurzacz. Tak jest. Przełóż go tak plus minus, po prostu nie będziemy wiesz. Czekaj. 50 nie będzie miał chyba. 47, 8. Czekaj. 48. Dobra. A przyfasolił? Wyłączaj kamerę, koniec tego miłego. Tak. Żeby się chociaż za paliwo zwróciło. Szczupaka rzuciliśmy. Nara. Mogłeś być większy, ale udało się. A widzicie, jednak się udało. Malutka rybka, tam na szybko 48, ale przywalił. Kij trociowy to poczuł i moja ręka też. Czekamy na coś większego. Fajnie, że nie na zero. Lecimy dalej z tematem. Wiesz, no ja to tak już po prostu profilaktycznie, życie jest bardziej kolorowe w tych okularach. Bo tak to takie jest, też jest pięknie, ale teraz to już jest zajebiście. Przyjechali na kolejną miejscówkę. W ogóle inny zbiornik. Tak, inny zbiornik jest. Ogólnie to nie jest ten, co sobie zaznaczyliśmy, ale nam się mapka skończyła. Trasa, droga. Więc jesteśmy tutaj. Ja tu już dawno na spinning nie łapałem. O, pa. Ja tam nawet nie idę. Nic nie wiadomo. Jakieś małe tutaj przy brzegu fali. Aj! Mały, nie? Mały. Szkoda czasu na niego. Rzucali. Czyż ryby znają? Wiedzą? Może nawet producentów przynęt znają. Tak, ryby znają producentów przynęt. Powiedzmy sobie szczerze, jak komunista do komunisty, no nie oszukujmy się. Trzeba walczyć. Tak. Dziękuję bardzo.